Witajcie kochani, przychodzę dzisiaj z Glossyboxem. Wiem, że już filmiki z Glossyboxem się pojawiły. Dzisiaj z samego rana już widziałam filmik u Karoliny ze stylizacji oraz u Oleski, ale powiedziałam sobie, że nie zajrzę, dopóki nie dostanę swojego pudełka. Ja jeszcze nie wiem, co jest w środku, więc otwieram przy Was to pudełko. Nie daj się zatrzymać, ćwicz w sobie piękno. No dobra, zobaczymy. Tu jakiś voucher znowu jest. Voucher, nie wiem. Aha, voucher do za, na jakiś zabieg kosmetyczny. One już kiedyś były, te vouchery. Tu jest jeszcze kolejny jakiś, jakiś voucher, ale nie wiem, co to jest. Ale to nieważne. Nie o voucher chodzi. Chodzi nam tutaj o zawartość pudełeczka. Ojejku, słuchajcie, nie wiem jakie są opinie na temat tego pudełka kwietniowego, ale ja już powoli chyba jestem zachwycona, może nie zachwycona, ale jestem zadowolona. Zacznę może od, słuchajcie, aha, jest tutaj, słuchajcie, są gumki neonowe, po prostu szok. No, ktoś bardzo trafił z tymi gumkami neonowymi, bo to jest, uważam, duży hicior, jeśli chodzi o ten sezon. I ja jestem zachwycona tymi gumkami neonowymi, bo ja na co dzień normalnie noszę włosy spięte. Intensywne serum rewitalizujące. Biolik. I to jest pełen produkt. 28 zł za 30 ml. Intensywne serum rewitalizujące, tak, der. Tak wygląda. Ona jest tutaj, widzicie, z taką pipetką, że tak to powiem. Nie znam kompletnie na tej firmy, więc tym bardziej jestem zadowolona. Kolejny kosmetyk to emulsja, nawilżająca emulsja do stóp. Charming Rose, nie wiem, nie znam kompletnie. Gdzież to jest? A jest, nawilżająca emulsja do stóp. 40 zł kosztuje 100 ml, a tutaj mamy go 50 ml, więc połowa. I tak wygląda. Zobaczymy. Aha, jest zamknięte, więc na razie tego nie będę otwierać. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy napisane a propos tej emulsji do stóp. Reguluje suchą skórę stóp, zawiera zawartość masła kakaowego i lanoliny, zapewnia zmiękczenie i wygładzenie skóry, a obecność wyciągów roślinnych odświeża i poprawia mikrokrążenie wspomagające odnowę uszkodzonego naskórka. Ok. Kolejny kosmetyk to organiczny krem do ciała bodajże, Love Me Green. Love Me Green, tak wygląda. Tutaj go mamy 30 ml, a 200 ml kosztuje 129 zł i to jest jako nowość. Odżywczy krem do ciała, organiczny krem do ciała, przepraszam, odżywia i chroni oraz daje efekt długotrwałego nawilżenia i odnowy warstwy lipidowej, nawet bardzo suchej skóry. Krem szybko się wchłania i pozostawia na skórze naturalny połysk, nie zostawiając tłustego filmu. Skóra staje się jedwabiście gładka. Jest też zamknięte. Na razie tego nie będę otwierać, bo nie ma takiej potrzeby. Słuchajcie, co dalej jest? Dalej jest dezodorant nawilżający firmy... Nie wiem, co to za firma. Dezodorant o długotrwałym działaniu, który zawiera naturalne składniki nawilżające, bezalkoholowy, idealny dla każdego rodzaju skóry. Poręczne opakowanie o pojemności 75 ml. Możesz zabrać ze sobą na siłownię lub na basen. Jest to pełen produkt. Pełen produkt 75 ml, czyli właśnie taki, kosztuje 15 zł. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że to jest, bo to jest w ogóle coś, czego nie znam. Ma bardzo delikatny taki, delikatny zapach, fajny, jeśli chodzi o taki dezodorant tłukowy. I słuchajcie, ostatni produkt to Yasumi, peeling do ciała, cukrowy peeling do ciała, zuszający martwe komórki na skórka, składniki. Aktywne preparaty sprawiają, że skóra po aplikacji jest dokładnie oczyszczona, odżywiona i jedwabiście gładka. Cytrusowy zapach odświeża skórę i pobudza zmysły. 220 gram tego produktu kosztuje 45 zł, a tutaj go mamy 50 ml i wygląda w ten sposób. Fajnie, bo ja w ogóle nie znam tej firmy. W ogóle powiem szczerze, że nie będę okłamywać, ale ja nie znam w ogóle żadnej firmy z tego Glossyboxa. Nie wiem, jakie są opinie na temat tego Glossyboxa, ale ja jestem zadowolona, bo wreszcie będę mogła wypróbować kosmetyki firmy,
o których w ogóle nawet nie miałam pojęcia. Jeśli wy kupujecie Glossyboxa, napiszcie mi, czy jesteście zadowolone z zawartości kwietniowego Glossyboxa. Ja dzisiaj rozmawiałam z Kasią z kanału Siarka i Kasia mnie zapytała właśnie a propos Glossyboxa. Ja powiedziałam, że to jest mój ostatni Glossybox z subskrypcji, którą aktualnie posiadam i powiedziałam, że to, czy będę miała kolejną subskrypcję, zależy od tego właśnie, od dzisiejszego pudełka, które dostanę i dzisiaj myślę sobie, że tak, wykupię kolejną subskrypcję, bo to pudełko bardzo mi się podoba, zawartość tego pudełka właśnie ze względu na to, że ja nie znam kompletnie tych firm i myślę, że właśnie o to chodziło w całym tym Glossyboxie, żeby dostawać firmy, których się nie zna i nie do końca myślę, że mogłabym sobie na nie pozwolić. Więc ja jestem bardzo serdecznie zadowolona. W ogóle jestem bardzo zadowolona. Pozdrawiam Was, kochani, i do zobaczenia wkrótce. Pa!